Dzień dobry, witam serdecznie. Jarek Bury, firma Złota Rybka. Dzisiaj jesteśmy na stoisku w firmie Campol, naszego partnera handlowego. Witamy serdecznie pana Dawida. Panie Dawidzie, co dobrego mamy na sezon 2020 dla naszych hodowców? Witam, panie Jarku. Na rok 2020 przygotowaliśmy dla hodowców kilka nowości. Są to m.in. mieszanka lotowa lider oraz podróżno-koszowa, przeznaczona do stosowania dla gołębi podczas lotów średnio- oraz długodystansowych. Ponadto dodaliśmy do oferty mieszankę lekkostrawną. Nadaje się ona jak najbardziej w sezonie lotowym. Można ją stosować przed koszowaniem oraz po odbytych lotach gołębi. Ponadto ze względu na szeroką ofertę, jaką już posiadamy. No tak, długiego czasu oczywiście, ten, wiadomo, wasza ta długa historia, można powiedzieć, tej produkcyjności. Wy macie bardzo bogatą gamę tych mieszanek. Wspomnijmy, że to jest jedyny, jako chyba pierwszy, to taki profesjonalna firma i taki profesjonalny producent w Polsce tych karm, którym wy jesteście firmą, dobra marka. Tak jest, marka kształtuje się już od wielu lat, szef dosyć intensywnie działa przez cały czas funkcjonowania firmy. Ponadto na ten rok postanowiliśmy zmienić kilka mieszanek, kilka składów mieszanek, które już posiadamy, ponieważ naprawdę asortyment jest bardzo szeroki. Skupiliśmy się tutaj na poprawie lepszym... W jakości na pewno, nie? Bo tak, to jest... lepszych proporcjach mieszanek, tak żeby jeszcze lepiej uzupełniały one dany skład mieszanki. Uzupełniał potrzeby żywieniowe państwa gołębi, a ilość podawanej karmy została na tym samym poziomie lub nawet w niektórych przypadkach została obniżona, przez co hodowca ma możliwość zaoszczędzenia kilku złotych na podawaniu mniejszej ilości mieszanki w tych samych pieniądzach. Warto zaznaczyć również, że w tym roku zastąpiliśmy we wszystkich mieszankach jęczmień, zwykły jęczmień, jęczmieniem opuszczonym. To też pozytywnie powinno wpłynąć na... Bo tutaj właśnie z tym jęczmieniem opuszczonym też mieliśmy takie sygnały, akurat w naszym przypadku, jako tego bezpośredniego klienta, czyli tego detalistę, że były kłopoty, klienci szukali tego jęczmienia browarnego, narzekali, że niektóra odmiana posiadała te kolce tak zwane, po prostu system sortowania czy system obróbki bezpośrednio prowadził do tego, że te kolce nie zostały usunięte i to było pewną przyczyną taką. Tak, nie w każdym przypadku udało się to po prostu fizycznie odseparować jedno od drugiego, dlatego wycofaliśmy go zupełnie z mieszanek, wprowadziliśmy pęczak w zamian za to, przez co gołąb nie powinien tak bardzo podrażać swojego układu pokarmowego, przez co gołębie powinny mniej chorować, żeby żyć bardziej odporne. Drodzy Państwo, bo my już dzisiaj kończymy naszą wystawę i tak zwany nasz trzydniowy, można powiedzieć, spektakl. Bardzo dziękujemy panie Dawidzie za te krótkie informacje. Także serdecznie zapraszamy w imieniu naszym jako firma Złota Rybka, ale również do pana Dawida, do firmy Campol, bo jest to jedna z najbardziej profesjonalnych firm na naszym rynku. Także bardzo dziękujemy za ten krótki wywiad. Wszystkiego dobrego i serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.